Jakiś czas temu dostałam takie poselstwo na temat tego, aby każdy bohater wyszedł z ukrycia. Głosiłam go ostatnio w Wałbrzychu, ale u nas chciałam go zgłosić troszeczkę w zupełnie inny sposób. Uważam, że tak jak teraz, jak gdyby Artur powiedział, że o fundamentach, że robimy fundamentalne nauczania i tak dalej, pogłębienie fundamentalnych rzeczy. I to jest też bardzo ważne. Ja nie będę mówiła nowych rzeczy, ale będę mówiła rzeczy, o które tak naprawdę potykamy się w naszym codziennym życiu. Będę mówiła o tym, że jesteśmy światłem i będę mówiła o przeciwnościach, aby tym światłem być, czyli o tak zwanych diabelskich zasadzkach. I na początek chcę ci powiedzieć, dlaczego tu i dlaczego nie teraz. Dzisiaj, jak usłyszysz głos Boga do twojego życia, to podejmij decyzję, że chcesz, aby twoje życie stało na świeczniku, że nie chcesz, aby ono już było ukryte. Ponieważ zostałeś wyzwolony z grzechu, tak? I przeznaczony w służbę dla Boga. Życie chrześcijańskie jest tylko i wyłącznie jakie? Jawne. A jeśli jest ukryte, to znaczy, że ja się go wstydzę. I trzeba sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Dlaczego ja się w ogóle wstydzę? Czemu nie głoszę Ewangelii? Czemu nie uzdrawiam chorych? Zostałem wypełniony Duchem Świętym. Czemu tego nie robię? Czemu nie jestem jawny? Czemu nie jestem na świeczniku? Na takie pytanie trzeba sobie odpowiedzieć, bo skoro jest tylko i wyłącznie jawne życie chrześcijańskie, to wtedy, kiedy ono jest ukryte, to znaczy, że my się czegoś wstydzimy. Ewangelia Łukasza 8:16. Nikt nie zapala świecy i nie nakrywa jej naczyniem, ani nie stawia pod łóżkiem, ale stawia ją na świeczniku, ażeby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Ewangelia Mateusza 5:15. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Ewangelia Marka 4:21 i mówił im, czyż przynoszą światło po to, aby je postawić pod korcem albo pod łóżkiem? Czyż ja nie po to, aby je postawić na świeczniku? I tylko i wyłącznie na podstawie tych wersetów widzimy, że nasze życie chrześcijańskie winno być jakie? Na świeczniku. One winno być widoczne. Czyli ja nie przeżywam z Bogiem jakiejś rzeczy po to, żeby ją schować pod koc, po to, żeby ją w ogóle gdzieś zdeptać, tak? I w ogóle schować, nie wiem, jak znaczek do klasera, tylko po to, żeby iść i opowiadać, aby następni ludzie, tak? Mogli widzieć, że można osiągać rzeczy z Bogiem. Chciałabym troszkę przełożyć to, co będę głosiła, na tak zwany język nasz dzisiejszy, aby nikt nie pozostał w tak zwanej, wiecie, jakiejś iluzji. Bo jest taka tendencja do takiego dorabiania w ogóle sobie, interpretowania w ogóle tak, jak się nam podoba. Chodzi o to, żebyśmy my rozumieli to, co głosimy. Niech żaden bohater nie pozostaje w ukryciu. Życie w świecie marzeń i nierealizowania tych marzeń to jest iluzja. To jest iluzja. Jeśli obrałeś sobie taki sposób funkcjonowania, to chcę, żebyś dzisiaj wyszedł na wolność. Życie w świecie marzeń i nieurzeczywistnianie ich to iluzja. A ja nie mam zgody, aby w tym zespole i w tym kościele była jakakolwiek forma iluzji. Jeśli poznałeś Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, to kim jesteś? Zwycięzcą. Czyli kim? Bohaterem własnej historii. Poznałeś Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Jesteś zwycięzcą i bohaterem własnej historii. Więc nie pozostawaj w świecie marzeń. I jeśli to, co mówię, doświadczasz, że tak naprawdę utknąłeś i żyjesz w jakimś świecie iluzji, że więcej sobie wyobrażasz i więcej przeżywasz w swojej głowie, w swojej głowie jesteś najlepszym ewangelistą, w swojej głowie jesteś najlepszym uzdrawiaczem, w swojej głowie jesteś w ogóle, no nie wiem, najlepszym piłkarzem, kimkolwiek. Ale nic z tych rzeczy nie urzeczywistniasz. To znaczy, że jest to co? Iluzja. To jest iluzja. Jeśli chowasz się w świecie fantazji i stało się to sposobem na twoje życie, to jest taka ucieczka, tak? Bo diabeł ci powiedział, że kiedy się urzeczywistnisz, tak? To spotkasz się z bólem, z cierpieniem, z prześladowaniem i tak dalej. To są wszystko kłamstwa diabelskie. Kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi, to podpisałeś się i powiedziałeś, chcę być światłem.
Chcę być na świeczniku. Chcę, aby moje życie było odkryte. Rozprawię się ze wszystkim, co stoi na przeszkodzie, aby moje życie nie świeciło. Twoje życie ma świecić. Twoje życie ma świecić. Moje życie ma świecić i Twoje życie ma świecić. Tylko Ty musisz tego chcieć. Musisz bardzo chcieć wyjść ze świata marzeń i z wszelkiej iluzji. Tak naprawdę ja mogę bardzo chcieć. Ja na przykład w swoim życiu chrześcijańskim spotykam ludzi i mi zależy, żeby ich wyprowadzić z miejsca stagnacji do miejsca życia. Ale zauważam coś takiego, że mi zależy bardziej niż im. I ja poświęcam swój czas i ja uwalniam w nich namaszczenie, ale to mi bardziej zależy. Ja mówię, Tobie musi zależeć. Tobie musi zależeć. Ty musisz postanowić, że zapłacisz każdą cenę. Zapłacisz każdą cenę. Ale pies mi wczoraj zdechł. To jest nieważne. Pochowaj psa albo go spal. Kot mi zdechł. Pochowaj kota albo go spal. Byłam teraz w Wałbrzychu. Przyjechała na spotkanie ze mną kobieta ze Środy Śląskiej, której kilka lat temu mąż zamordował syna i zamordował siebie. Ale ona chciała być światłem. Straszne rzeczy jej się przydarzyły. Po ludzku mogła się już z tego nigdy nie dźwignąć. Rozumiecie? Czemu to mówię? Dlatego, że diabeł podsuwa nam bardzo mizerne przeszkody pod nogi. Mama, tata, dziadek, babcia, emocje, srocje, but rozdarty, sukienka pognieciona, włos mi się nie zakręcił, rogę mam w oku, dupa mnie swędzi. Jakie to ma znaczenie? Mąż zamordował syna i zamordował siebie. Rozumiecie? Oddała swoje życie Jezusowi. I jako kilkuletnie dziecko przyjechała ze mną na spotkanie. Kiedy modliłam się o liderów, to ją wywaliło w powietrze, leżała jak długo. Przez ten okres, kiedy jak gdyby ten były mąż, ten co nie żyje, zamordował siebie i to dziecko, to ona wpadła w głęboką depresję i miała ogromny problem z zdecydowaniem. Kiedy demon z niej wyszedł, ona powiedziała, że jakiś byt opuścił ją i ona w tej chwili ma zupełnie nową przestrzeń do tego, aby decydować. Ale ona powzięła decyzję, że chce być światłem, że chce być światłem, że ona chce być światłem. Ja mówię, natychmiast składaj z tego świadectwo. Nie chowaj tego. Nie chowaj tego. Natychmiast złóż z tego świadectwo. I teraz zobaczcie, można, można. Można? Można. Musisz chcieć. Musisz bardzo chcieć być świadkiem Jezusa. Być światłem. Być solą. My nie zdobywamy tak naprawdę wiedzy, rozumiecie? Żeby zbudować w swoim życiu jakieś w ogóle poczucie bezpieczeństwa z uwagi na to, że wiem lepiej niż katolicy. Wiem lepiej niż zielonoświątkowcy. Wyciągnę im każdy błąd. Wykłócę się wszędzie. To nie o to chodzi. Masz być światłem. To, co wiesz, przebuwasz na działanie, zmieniasz się i co robisz następnie? Składasz z tego świadectwo. I Słowo Boże mówi, a oni zwyciężyli złego, między innymi, poprzez to, że składają świadectwo już nie tylko o tym, że spotkali Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, ale składają świadectwo, tak? Z każdego przemienionego toku myślowego. Z każdego przemienionego toku myślowego. Nie chowaj tego sobie do kieszeni, ponieważ ludzie siedzą i chcą odpowiedzi. Ludzie siedzą i chcą odpowiedzi. To, co powiedział dzisiaj Artur odnośnie Andrzeja Grota, wczoraj byliśmy w szoku. Kobieta siedziała w głębokiej depresji, a dla Andrzeja prosto myślącego to nie był problem. Pomodlił się, tak? I następnego dnia matka chłopaka siedzi, pije rano kawę i ona jest gotowa, ona jedzie do kościoła mocy. A do tej pory był taki opór, że nie pytajcie. Wołami by jej nie zaciągnęli. Chłopak następnego dnia wstaje, mówi, a matka siedzi, noga na nogę, mama, ty co? Ja jestem gotowy, ja do kościoła. Duchy depresyjne od niej odeszły.
Rozumiecie? Mamy wielką moc. Jest wielka moc w tym, że Ty jesteś światłem, że otwierasz swoje usta. Cokolwiek wiesz, cokolwiek przerobiłeś, cokolwiek stało się w ogóle Twoją prawdą, tak? To uwalniasz to do ludzi. Naprawdę, posłuchajcie, my się o to potykamy. Potykamy się o to. Składajcie świadectwa. Trzeba zbudować taką kulturę. Jestem światłem, żeby nie było nic więcej. Jestem światłem. A więc nie można światła schować. Celem światła jest to, aby ono świeciło gdzie? W ciemności. W ciemności. Jeżeli jesteś dręczony lękiem i wstydem, aby obnażyć swoje życie, aby opowiadać w ogóle świadectwa, no to kłaniają się tak zwane fundamenty wiary. Tak? Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty poniósł wstyd. Tak? Abyś ty mógł żyć życiem niezawstydzonym. W ogóle, posłuchajcie, to są bardzo subtelne rzeczy. Bardzo. Wstydzę się, no nie wyjdę i nie powiem tego, bo się wstydzę. To nie masz dbałości o brata i siostrę? A może ktoś właśnie potrzebuje ci tego słowa? Między innymi świadectwami budujemy Kościół. One są mega ważne. Nie chowaj się. Nazwij dzisiaj rzeczy po imieniu, jeśli się z nimi zmagasz. Nie dorabiaj do tego jakiejś ideologii, bo ja jeszcze nie jestem taki dojrzały. Nie potrzeba dojrzałości, tak? Aby opowiadać swoje życie z Bogiem. We własnej historii nie ma takiej opcji, że się pomylisz. Kiedy będziesz chciał opowiadać cudzą historię, możesz się pomylić, ale kiedy będziesz opowiadał drogę swojego wzrostu z Bogiem, nie ma takiej opcji, że się co? Pomylisz. Ale postanów dzisiaj. Pierwsza z rzeczy. Jestem światłem. Chcę być światłem. Podważę każdy lęk, tak? I kłamliwe wyobrażenia na mój temat, które podsyła mi diabeł, co będzie, jak wyjdę i powiem świadectwo. Babka cię nie wpuści do domu. Matka cię przeklnie. Sąsiadka w ogóle już ci nigdy domofonu nie otworzy, jak zapomnisz kluczy. Rozumiesz? Teraz jej pies będzie ci robił kupę na wycieraczkę. Diabeł przynosi tego rodzaju rzeczy do umysłu w ogóle ludzi. A jesteśmy, wiecie kim jesteśmy? Jesteśmy zespołem przebudzeniowym. A jeśli się potykamy o tak proste rzeczy, to o czym mowa? Jest taka przypowieść o głupich pannach, że siedzą, uczą i do poznania prawdy dojść nie mogą. Nie chcemy, aby tak było. Jestem światłem. Gdziekolwiek się pojawiam, natychmiast głoszę Jezusa. Byłam teraz na siłowni i jest tam rozstawiony nasz stojak z naszymi materiałami, z fundamentami wiary, z płytą uwielbienia, z Artura książką o Nowym Narodzeniu i tak dalej. I przyjeżdża tam taki chłopak i ćwiczy. I podszedł do tego stojaka i strasznie zaczął szydzić. Jeszcze nic nie wziął do ręki, ale z daleka w ogóle zaczął strasznie szydzić. Taki wiecie, bujaniec w ogóle, tutaj ręce takie mocne, nogi chude i tak dalej. Ja w ogóle mówię, natychmiast w ogóle podejdę do niego, w końcu wziął książkę. Ja mówię, a czemu ty się tak śmiejesz? Coś tam do mnie powiedział. Ja mówię, to jest prawdziwa historia. To jest prawdziwa historia człowieka, który oddał swoje życie Jezusowi. Był w zorganizowanej grupie przestępczej. Chciał mnie kiedyś zamordować. Kiedy on poznał Jezusa i świadectwo jego życia wpłynęło na mnie, ja oddałam życie Jezusowi. I dzisiaj jesteśmy małżeństwem. Popatrzcie tak na mnie. Wiecie, jaki był skutek tego wszystkiego? Przestał się śmiać. Był zawstydzony. I potem do mnie mówi, to nie rozbieraj tej sztanki, to ja ją rozbiorę. Dziękuję. Jestem światłem. Jestem obrońcą prawd Bożych. Rozumiecie? Nie możemy się o to potykać. Nie możesz się o to potykać. Bierz autorytet dzisiaj nad wszelkiego rodzaju formą lęku, która w ogóle przychodzi do twojego życia i mówi, będziesz zrujnowany. Będziesz zawstydzony, kiedy przyznasz się w ogóle do Jezusa. To wiecie, właśnie do Jezusa. Ja się przyznam do Jezusa. Wyznałam Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Najlepiej to zrobić od razu. Gdziekolwiek się pojawiasz.
Pytanie, czy chcesz te rzeczy przełamać, bo wiecie, że tak naprawdę Jezus jest Panem ludzi wolnych. I teraz jest pytanie, czy ty chcesz te rzeczy przełamać? Czy chcesz przełamać te przeszkody, które często są taką zawalidrogą, aby w ogóle się dalej rozwijać? Wiecie, co mi najbardziej usługuje? Najbardziej usługuje mi to, że ja usługuję. To mi najbardziej usługuje. I tobie najbardziej będzie usługiwało to, że będziesz usługiwał. Wielokrotnie może bujasz się z jakimś w ogóle tematem, nie wiem w ogóle czego. Idź i w ogóle złóż świadectwo o Jezusie na ulicy. Na ulicy, przełam się. Nie musisz tam zawsze chodzić, ale w ogóle uważam, że każdy powinien raz pójść i się spróbować. Idź, strać twarz. Strać twarz, idź. Zaśpiewaj coś, zatańcz, strać twarz. Wstaw potem na internet, niech cię babcia obejrzy, niech cię matka obejrzy, niech cię wujek obejrzy, bo wiecie co, my możemy głosić w ogóle, niech przyjdą do nas narody. Najpierw niech do ciebie przyjdzie sąsiadka. Wielokrotnie to jest iluzja. Jeśli się potykamy o tego rodzaju rzeczy, to możemy naprawdę wojować. Potem wam przeczytam pewne prorocze deklaracje, ale przełożyłam je na język dzisiejszy. Jak mamy się modlić? Mamy się modlić zgodnie z tym, tak? Z naszą rzeczywistością. Niech przyjdą do nas narody. Nie mogą przyjść do nas narody, jeśli sąsiadka, sąsiad, pracownik, szef nie wie, że spotkałeś Jezusa. Jak przyjdzie naród? Jak przyjdzie prezydent? Jak przyjdzie premier? Jak? Jak? Są dwie siły demoniczne, o które się Kościół potyka i nie staje się światłem. Ja to ostatnio wspomniałam na uwielbieniu, ale dzisiaj bym chciała o tym powiedzieć więcej. To jest porównywanie się, to jest demoniczna przeszkoda. A drugą z nich jest lęk. I lęk kosi żniwo w Kościele. I porównywanie się ma wiele twarzy i lęk również ma wiele twarzy. Posłuchajcie, można powiedzieć jakąś błahą rzecz o mnie. Przecież ja się nie porównuję. Zaraz zobaczysz. Niczego nie porównuj w swoim życiu. Dzisiaj powiem ci, co się dzieje, kiedy się porównujesz i dziś postanów, że nigdy nie będziesz się porównywał z życiem innego człowieka. Ponieważ jesteś jedyny w swoim rodzaju. Jedyny w swoim rodzaju. Nigdy się z nikim nie porównuj, ponieważ to ci będzie odbierało wewnętrzną siłę. I można się wtedy zakrzykiwać, można latać i w ogóle Jezusie, mogę wszystko, Jezusie, mogę wszystko. Miałem złożyć świadectwo, wyszedł ktoś, wygląda lepiej ode mnie, ja mam brzuch, schował się, nie chce się schować w ogóle. On ma cienki brzuch, w ogóle mówi świadectwo, jakoś tak fajnie wygląda, mi pepsu taki w ogóle stoi, kurwa, już nie wiem, ile mi złożę świadectwa. Ja się tak nie będę prezentował i to jest rzeczywistość Kościoła. I jak w tym kabarecie, schowaj się, nie schowa się, nie schowa się, wyjdź i złóż świadectwo. To taki jest właśnie diabeł. Jeżeli napotkałeś taki opór w swoim życiu, o którym zaraz powiem, porównywanie się i lęk, to masz siłę do tego, aby to przełamać. Rozumiecie, cokolwiek się w twoim i moim życiu pojawia, co próbuje stanąć, tak? I przeszkodzić tobie w tym, abyś się w odpowiedni sposób rozwijał i aby być światłem, to masz moc do tego, aby ten opór przełamać. Masz moc. Diabeł jest przereklamowany przez Kościół. On jest przereklamowany przez Kościół. Naprawdę. I diabeł krzyczy, porównaj się z nim i porównaj się z nią. Nigdy tego nie rób. Galacjan 6:4-5. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uznanie chluby wyłącznie w samym sobie, a nie w porównywaniu z drugim, albowiem każdy swój ciężar poniesie. Jeszcze raz. Ja oczywiście czytam to już z naszego właściwego przekładu, aczkolwiek akurat ten werset brzmi tak samo. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uznanie chluby wyłącznie w samym sobie, a nie w porównywaniu z drugim, albowiem każdy swój ciężar poniesie. Każdy swój ciężar poniesie. Porównujesz się z drugim człowiekiem?
Zadaj to pytanie sobie. Jak wiele już dzisiaj bym zrobił? Ile razy bym wyszedł? Ile razy bym cokolwiek powiedział? Ale jednak dopadł mnie ten opór. Jednak dopadło mnie to. Kurczę, no nie wyjdę. No nie wyjdę w ogóle. Zestawiam moje życie w ogóle z życiem tego człowieka. Zestawiam moje życie w ogóle z życiem tej służby. W ogóle nie, no nie wyjdę, nie powiem tego. On osiągnął coś innego. Ale ty jesteś jedyny w swoim rodzaju. Tak jak ty przeżyłeś tą sprawę, nikt tak jej nie przeżył. Rozumiecie? Siła demonstruje się na różne sposoby. Moc Boża demonstruje się na różne sposoby. Bóg jest twórczy i kiedy my Jego szukamy, kiedy my z Nim przebywamy, to wszystko jest inne. Niby takie samo, a jednak inne. Niby wszyscy mówimy jednym głosem, wszyscy poznaliśmy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, ale każdy z nas poznał Go w zupełnie innych okolicznościach. Siła demonstruje się na różne sposoby. Nie porównuj się z drugim człowiekiem, ponieważ będziesz więdł wewnętrznie. Możesz się wtedy i możesz wtedy właśnie przybrać tak zwaną religijną mowę. Rozumiesz? W Jezusie mogę wszystko. Wykrzyczysz do siebie wszystko, ale jednak nie jestem światłem. Nie złożyłem świadectwa. Nie jestem na świeczniku. Jestem wypasiony teologicznie, tak? Ale nie jestem światłem. Jestem w stanie w ogóle z mojej kieszeni wyciągnąć radę dla każdego, tak? Ale moje życie nie jest życiem publicznym. Nie wystawiłem swojego życia na świecznik. Jezus niech mnie wystawi na świecznik. Menorę niech postawi, mnie tam niech wstawi i niech mnie jeszcze podpali. Diabeł nie atakuje dzisiaj Jezusa, który jest w niebie, tylko atakuje ciebie i mnie, czyli Kościół. Atakuje twój sposób myślenia. Chce cię wprowadzić, tak? Między innymi w tą demoniczną przeszkodę, która się nazywa porównywanie się z drugim człowiekiem. Porównaj się z nią. Porównaj się z nim. Popatrz, jaki on jest elokwentny. Co mówiliśmy dzisiaj? Nie jako uczony w piśmie, ale jako moc mający. Wczoraj słuchaliśmy prostego człowieka z Podkarpacia. Opowiadał nam swoje przeżycia z Bogiem. Płakać się chce. Takie to jest żywe. Rozumiecie? Kiedy by chciał zestawić swoje życie być może z Arturem, który chodzi z Bogiem lat 20, może by mógł powiedzieć, co ja tutaj powiem? Tak? Co ja powiem? Jestem taki chudziutki. Ale on nam usługiwał. Czym? Życiem. 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 Mówił potężne rzeczy, które przeżywa z Bogiem. Sen opowiedział taki, tak? Który dla nas jest proroczą informacją. Rozumiecie? Ale gdyby zestawił swoje życie z naszym życiem, nic by nie powiedział. Popatrz, jak można zgasnąć. Popatrz, jak można wejść w niewłaściwą perspektywę. Zafiksować się na sobie. Zafiksować się na swoich problemach. A ta kobieta. Myśl o tej kobiecie. Facet zabił syna. Facet zabił siebie. Diabeł odebrał jej wszystko, co miała. Narodziła się na nowo z Bożego Ducha. Kilkuletnie dziecko w wierze. Przyjeżdża na spotkanie, bo chce. Bo chce. Bo chce. Będę ją dalej prowadziła do tego, żeby opowiadała to świadectwo. Opowiadaj, nigdy się nie zatrzymuj. To zawsze w ogóle będziesz miała przepływ w ogóle życia w swoim życiu. Zawsze będzie przepływ w ogóle świeżości. Nie pozwalaj, aby to gniło w tobie. Czemu chowamy przeżycia swoje z Bogiem? Trzeba zadawać sobie tego rodzaju pytania. Czemu ja to chowam? No wstydzę się? No wstydzę się Jezusa? No wstydzisz się Jezusa? Nie wstydź się Jezusa. Ludzie oczekują na objawienie się synów i córek Bożych. I masz moc w swoim życiu do tego, aby przeciwstawić się każdej formie lęku, każdemu oporowi, który się w twoim życiu w ogóle pojawia.
Ja będę troszkę tak inaczej dzisiaj mówiła. Emilia dzisiaj się chrzci. Bo wiecie dlaczego? Bo chce być bohaterem. Bo kiedy przejrzałam sobie jej profil i zobaczyłam, że ona dogina na wiolonczeli, to ja chcę, żeby Emilia doginała na wiolonczeli. Gdzie? Tu! Tak? I co jest moim zadaniem jako proroka? Wyprowadzić ją z miejsca stagnacji. Wyprowadzić ją w ogóle z więzienia. Na środek. Bo twoje miejsce jest na scenie. Ludzie mówią, a wy tylko na scenie. A gdzie? Pod sceną? Pod sceną są szczury i błoto. W tych kanałach jest błoto. To jest miejsce dla diabła. On niech tam się czołga. A my mamy być światłem na świeczniku. Wejdę bardzo wysoko. Wejdę bardzo wysoko. Ale można krzyczeć. Niech przyjdą do mnie narody! I Facebooka nie jestem w stanie założyć. Jaki naród do ciebie przyjdzie? Facebooka załóż. Ja mam inne prowadzenie. Mnie Duch Święty prowadzi inaczej. Okej. Zatem co robisz w naszym obrębie? Jak mam wpływać na ciebie? Jak nasze głoszenia, poselstwa i nauczania mają kształtować twoje życie? Jeśli jednak decydujesz, że jakoś, nie wiem, przewrotność cię w ogóle ogarnęła, tak, to bierz nad tym autorytet i zasuwaj. Dziś wracam i zakładam Facebooka. Tak? I nie wstawiam jakiegoś enigmatycznego zdjęcia, tylko wstawiam swoją facjatę. To ja jestem. Ryszard Piotrowski. Syn Romana. Narodzony z Bożego Ducha. 3 miesiące temu poznałem Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Jestem członkiem Kościoła Mocy. Tak? Nie sympatykiem, ale domownikiem. Jesteś bohaterem. Twoje bohaterstwo ma się przejawiać w czym? W czynach. W czynach. Wiecie, kartka, mikrofon przyjmie wszystko. Wszystko można powiedzieć. Więc nie zestawiaj się z nikim innym, tylko z samym sobą z roku na rok. Zestawiaj swoje życie z samym sobą z roku na rok. Kiedy będziesz swoje życie zestawiał z kimś innym, zawsze wypadniesz źle. Rozumiesz? Ponieważ diabeł to kłamca i zawsze ci pokaże jakiś mankament. Uczył się grać na saksofonie i mam bardzo dobrego nauczyciela. Kiedy zadałam mu pytanie, ile lat grasz? On do mnie mówi 30. Ja mówię, okej. Miałam stresa tam przed nim zagrać jakby moje przygrywki z pierwszej lekcji. I to jest właśnie to. No nie mogę się z nim zestawić. Jak ja mam się z nim zestawić? Wypadnę jak kretyn, kiedy się ja z nim zestawię. Rozumiecie? Bo to on mi robi obudowę, ponieważ ja gram proste generalnie dźwięki, a on mnie obudowuje. Nie zestawiam się z nim, bo nie mam szans. On ma praktykę 30-letnią, a ja 2-miesięczną. Więc nie mogę się z nim zestawić. I ty tak samo. Nie zestawiaj swojego życia z nikim innym, tylko z samym sobą. Z roku na rok. Wtedy będziesz widział co? Progres. Inaczej nie będziesz widział progresu. Zawsze będziesz w jakimś miejscu w ogóle wycofania. Postanów dzisiaj, będę zestawiał swoje życie tylko i wyłącznie z samym sobą. Z samym sobą. Porównywanie się z drugim człowiekiem powoduje to, że poddajemy się pod kolejną demoniczną, jak gdyby, zwierzchność, tak? Która się na przykład nazywa idealizm. Na przykład, porównam się z nim. Tak? I natychmiast w ogóle poddaje się takiej demonicznej zajawce, która się nazywa idealizm. Czyli i jedna forma wyrażania, i jedna forma demonstrowania siły. Skoro on zrobił to w taki sposób, to ja to muszę zrobić w sposób inny. Nie możesz tego zrobić w taki sam sposób. Musisz to zrobić w sposób inny, ponieważ ty zupełnie inaczej przeżyłeś tą rzecz. Ty jesteś zupełnie innym człowiekiem. Nie porównuj się z nim. Ale on w taki sposób, jak stanął, to tak, jemu zawsze tak, o tak noga idzie, o tak. To ja też tak stanę. Nie, ty stań tak. Przyjmij pozycję skoczka alpejskiego. Jakkolwiek ponisz diabła. Wiecie, my mamy złe, w ogóle nam się wydaje, że diabeł to w ogóle przyjdzie i rzuci nie wiadomo w ogóle co tam. On
kosi żniwo w tego rodzaju rzeczach. W tego rodzaju rzeczach diabeł przychodzi i kosi żniwo. Porównaj się. Nie porównuj się, ponieważ to ci będzie odbierało wewnętrzną siłę. Tak? Nie ma jednej formy wyrażania się. Jeśli ja głoszę w sposób ekspresyjny, a ty taki lub taka nie jesteś, to nie rób tego. Aczkolwiek jeśli masz problem z podniesieniem głosu, to się przykrenuj. Ponieważ musisz podnieść głos, tak? Wielokrotnie trzeba podnieść głos na diabła. Ale jeśli nie jest to związane z twoją osobowością, to nie zmuszaj się do tego rodzaju rzeczy. Musisz uwierzyć w to, że jesteś światłem. Wtedy, kiedy będziesz uwalniał, tak? Perspektywę właściwą przeżywania Boga, tego, którego ty przeżywasz, to musisz uwierzyć w to, że ty w ten sposób będziesz budował Kościół. Ten chłopak, który wczoraj nam opowiadał na tym Podkarpaciu swoje przeżycia w ogóle z Bogiem, on tak naprawdę w ogóle jest zupełnie inny niż my. Zupełnie. Ma inny ton, inaczej wygląda. Nie jest taki ekspresyjny. Co robił? Budował nas. Budował nas. Płakać mi się chciało, jak opowiadał. Rozumiecie? Jest światłem. Jest po prostu światłem. Nie powinieneś też obliczać swoich rezultatów poprzez porównywanie się z czyimiś innymi osiągnięciami. Tak? Ktoś może mieć osiągnięcia z Bogiem i może mieć ich dużo, dlatego że chodzi z Nim 20 lat. A ty, kiedy będziesz zestawiał swoje życie, tak? Z Jego wynikami, to nigdy nie będziesz, to w ogóle tak naprawdę ciężko ci będzie wystartować. Zawsze będziesz chciał dojść do takiego momentu, o, ja jeszcze muszę dobiec. Nigdy do niego nie dobiegniesz, ponieważ on też biegnie. On biegnie, rozumiesz? On cały czas biegnie. On idzie do przodu, a tobie zawsze będzie czegoś brakowało. Zawsze ci zabraknie. Zabraknie ci gotówki, zabraknie ci wiary. Zawsze ci zabraknie, bo on jest od ciebie starszy. On jest od ciebie starszy w wierze. On chodzi lat 20. Przestań się porównywać. Złam to. To diabeł. To jest diabeł. Nie ma w tym żadnej duchowości. Ja to tak jeszcze muszę poczekać w ogóle, jeszcze to mam niezrobione, jeszcze mi włosy urosną, brzucha trochę wciągnę w ogóle, jeszcze ten i dopiero wyjdę i tam powiem, jak spotkałem Jezusa. Uspokój się, bo Jezus przyjdzie i się okaże, że ty prawdziwą pierwszą Ewangelię, którą ogłosisz, to kiedy? Jezusowi? Rozumiecie? To jest demoniczne. Demoniczne. Mamy królować w opowiadaniu świadectw. Tak? Taka nasza odpowiedzialność. Bardzo wysoko mierzymy. Bardzo wysoko mierzymy. Mamy zobowiązującą nazwę. Mamy zobowiązujące cele. No nie tak? No tak. No tak. Ja oczekuję, że będziecie mi, już to kiedyś mówiłam, oczekuję, że będziecie mnie budować. Swoimi świadectwami. Swoimi świadectwami. Coś wam powiem. Kiedy nie wyjdziesz, czegoś nie zrobisz i nie staniesz się na przykład światłem, pewne proroctwo się na przykład nie spełni. Bo są to rzeczy warunkowe. One są warunkowe. My myślimy, że możemy tam sobie, wiecie, chlast, ten coś do mnie powiedział i tak dalej, a ja sam mogę dalej żyć tak, jak będę żył. Nie! Bo to są warunkowe rzeczy. Jezus to w ogóle puszczał cały czas bardzo głębokie komunikaty. Bardzo głębokie komunikaty. Poproszę o wyłączenie telefonu. Bardzo głębokie komunikaty. Jestem światłem. Wszędzie, gdzie idę, mam świecić. Mam być przykładem. Mam być przykładem. I wszystko, co widzę dzisiaj w swoim życiu, co tak naprawdę blokuje mnie przed tym, aby być światłem. I nie wydziwiaj sobie, jakim światłem. Ale jakim teraz? Co ja mam robić? Ja nie wiem, co ja mam robić. To jest naprawdę bardzo naturalne. Bo w ogóle życie z Jezusem, kiedy ty jesteś światłem na co dzień, to one się staje dla ciebie co? Naturalne. Kiedy w sposób naturalny i codzienny w ogóle prorokujesz, to nie jest to dla ciebie wow. Ja prorokuję, a potem idę do domu i gotuję obiad. Rozumiecie? Ja Arturowi myję buty z gówna. To jest normalne życie chrześcijańskie. Normalne życie chrześcijańskie. Kiedy będziesz się porównywał, zawsze ci będzie czegoś brakowało. Zawsze. A diabeł w taki sposób będzie karmiony i będzie ci odbierał wewnętrzną siłę. Rozumiecie? I chciałabym, żeby to u nas padło.
Napisz to sobie w ogóle, nie wiem, na drzwiach. Jak będziesz codziennie wchodził do mieszkania, nigdy nie będę się z nią porównywać. Nigdy nie będę się z nim porównywał. Podważę każdy lęk. Podważę w ogóle wszystkie kłamliwe wyobrażenia, które przynosi diabeł do mojego życia i pokazuje mi, co to będzie, kiedy ja się ujawnię. Nic nie będzie. Najczęściej to się dzieje tylko i wyłącznie w twojej głowie. To się dzieje w twojej głowie. Nic się nie wydarzy. I w taki właśnie sposób diabeł trzyma ludzi w niewoli. A zobaczysz, jak będzie, kiedy postanowisz i nie wycofasz się ze swojego postanowienia. Jestem światłem. Jestem światłem i od jutra jestem światłem. Od dzisiaj jestem światłem. Tam, gdzie postawię swoje nogi, tam będę świecił. Nie zastanawiaj się, czy jesteś w ogóle... czegoś ci tam brak. Ja tak się nie potrafię wypowiadać, jak on. Wypowiedz się tak, jak ty umiesz. Musisz uwierzyć w to, że Duch Święty mieszka w tobie. Kiedy otworzysz w ogóle swoje usta, to zawsze będziesz mówił co? Właściwe rzeczy. Właściwe rzeczy będziesz mówił. Nie dorabiajcie do tego pustej, nic nieznaczącej w ogóle jakiejś ideologii, że jeszcze musisz poczekać kilka lat, aż zbiorę to, aż zbiorę to, aż zbiorę to. Kiedy my rozpoczynaliśmy służbę, to rozpoczynaliśmy służbę tak naprawdę od niczego. Z ołówkiem w ręku, tak? I kiedy Artur zarabiał pściny, kiedy jeździł na wózku widłowym, to zastanawiał się, czy jak odpisze na przykład sobie od pensji 100 zł, 150 zł, bo tutaj trzeba na przykład było kupić, jakby spłacić dług, czy będzie miał 4,50, aby kupić Wiktorowi jajko z niespodzianką. I przy tym wszystkim głosiliśmy Ewangelię. Nie czekaj na właściwy moment. Dziś. Dlaczego nie dziś? Dlaczego nie teraz? I zaraz wam przypomnę prorocze deklaracje wypowiedziane 2,5 tysiąca lat temu. Dlaczego nie dziś? Dlaczego nie teraz? Rzucam przed wami takie wyzwanie. Dlaczego nie dziś? Dlaczego nie teraz? Właśnie dziś i właśnie teraz stanę się świadkiem Jezusa, nieuczonym w Piśmie. Nie będę budował w sobie poczucia bezpieczeństwa poprzez to, że posiądę całą wiedzę. Najpierw posiądę całą wiedzę i dopiero stanę się światłem. Gówno, prawda? Posiądziesz całą wiedzę i to cię obciąży. Posiądziesz całą wiedzę i to cię obciąży. Siądzie ci akumulator. Teraz w poniedziałek o 4 rano targałam akumulatory z moim synem, ponieważ mróz spowodował to, że rozładowały mu się akumulatory i tyle nie chciał ruszyć. A na przyczepie miał 40 ton kukurydzy. Bez w ogóle mocy nie ruszy dir. Rozumiecie? Trzeba było naładować akumulatory. Twój akumulator jest naładowany, ponieważ mieszka w tobie Święty Duch. Tylko przyjmij dzisiaj właściwą perspektywę. Właściwa perspektywa. Dziś. Dlaczego nie dziś? Dlaczego nie teraz? Właśnie dziś i właśnie teraz. Diable, rozpoznałam cię w moim życiu. Chciałeś mnie w ogóle wprowadzić w taką mentalność idealizmu. Jeszcze jestem za gruby. Jeszcze nie mam tyle świadectwa w ogóle Bożego działania w moim życiu. Ja się nie uwidocznię. Won. Będę się uwidaczniał każdego dnia, ponieważ ja nie wierzę we własne możliwości, ale wierzę w moc Świętego Ducha, który jest we mnie, nie we własne możliwości. To jest pierwsza demoniczna siła, porównywanie się, a druga to jest lęk. I lęk ma wiele twarzy, tak jak odrzucenie ma wiele twarzy. Często, niezależnie jak, haniebnie, chwalebnie, ale w centrum. I tak samo jest z lękiem. Diabeł będzie przynosił ci takie właśnie puste rzeczy, tak? Które tylko i wyłącznie mają wartość dla ciebie, ponieważ tylko ty je przeżywasz. Nikt tego nie widzi. Udało się diabłu w ogóle wpłynąć na twój sposób myślenia. Wrzucił ci kłamliwą myśl, zadomowiła się w twojej głowie i wydała owoc. Wow, boję się, ale to jest teraz, jakiego ja przełomu potrzebuję, żeby powiedzieć w ogóle świadectwo o Jezusie. Jakiego ja teraz przełomu potrzebuję, aby wyjść i zbudować Kościół? Tak? Miałem przegrane życie seksualne, ale od kiedy w ogóle wziąłem prawdy Boże, od kiedy zbudowałem w sobie właściwą w ogóle perspektywę w swojej głowie, to mam udane życie seksualne. Dlaczego masz tego nie powiedzieć? Uważasz, że w ogóle tylko się mówi o tym, poznałam Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela i teraz jestem tu.
Ale teraz jest dobrze. O wszystkim się mówi. O wszystkim się mówi. Wszystko ma ogromne znaczenie. Wszystko ma ogromne znaczenie. Jeśli byłeś leniem śmierdzącym, a teraz nim nie jesteś, to wyjdź i powiedz. Byłem śmierdzącym leniem. Od poniedziałku byłem niezorganizowany. We wtorek już w ogóle nie wiedziałem, że jest dzisiaj wtorek. W środę, modlitwa, modlitwa, modlitwa. Na pewno dzisiaj będę biegać, krzyczeć, moriri chabadno. W czwartek będę wiedział, co mam robić. Rozumiesz, jeśli byłeś takim leniem, byłeś niezorganizowany, a dzisiaj jesteś zorganizowany, a dzisiaj na podstawie nauczań, twoje życie jest w zupełnie innym miejscu, to wyjdź i powiedz, ponieważ to będzie świadectwo dla innych ludzi. Rozumiecie? Lęk. To jest demoniczna forma, która jest blokierem do tego, aby nie ujawniać swojego życia. Postanowicie, co jest dobrze robić? Postanowić jakby sobie, że chcę być prostym człowiekiem, nadnaturalnym, ale posiadać tę umiejętność podróżowania z Bogiem z niezbędnym ciężarem. I to się nazywa prostota. Świętowanie małych rzeczy. Świętowanie małych rzeczy. Podróżowanie z Bogiem z niezbędnym ciężarem. Potrzeba mi zjeść tyle, ile mam wysiłku fizycznego w ciągu dnia. I to się musi przełożyć na naszą duchowość. Potrzeba ci jest tyle energii, ile jesteś w stanie jej spalić. Wszystko inne jak gdyby odkłada się jako tłuszcz. I tak samo jest w ogóle z nauczaniami, z wszelkiego rodzaju wiedzą, informacjami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mam objawienie, mam wizję, mam to, ja mówię, i co z tego? Grama tłuszczu. Być może dla kogoś coś przyniosłeś, ale w ogóle co u ciebie? Podróżuję z Bogiem, z niezbędnym ciężarem. Tylko tyle jest mi potrzebne. Świętuję małe rzeczy. Postanów, że tak będziesz robił. I jeszcze raz to powiem. Lęk powoduje to, że rozważasz demoniczne podpowiedzi, które najprawdopodobniej nigdy się nie wydarzą. Nigdy one się nie wydarzą. One są tylko i wyłącznie w twojej głowie. Tylko. Wsiądę właśnie do samochodu, coś tam się wydarzy. Nic się nie wydarzy. To jest tu. Tu. Dlatego nad tym trzeba brać autorytet. Jestem świadkiem. Z nikim nie będę się porównywał. Z nikim nie będę się porównywała. Biorę autorytet nad wszelką formą lęku. Nad każdym obliczem lęku. I w ogóle przyjdźcie z tym do Boga. Przyjdź z tym do Boga w sposób szczególny. Jezus, jak będzie chciał, to mi objawi. Pan Jezus, jak będzie chciał, to przyjdzie i taką ciepłą studką mi stanie tutaj na garczoku, on mi w ogóle wydobędzie to ze mnie. Nic ci, Pan Jezus, z ciebie nie wydobędzie. Ty masz badać swoje życie. No właśnie w taki sposób nasze poselstwa i nasze nauczania mają wpływać na wasze życie, żeby się z nimi co? Zgadzacie. Zgadzam się. Oddając życie Jezusowi, zgodziłeś się na to, aby być światłem. Jestem światłem. Nie mam własnego życia. Nie żyję już dla siebie. Nie żyję już dla siebie. Podważ każdą formę lęku. Nawet najdrobniejszą. Nawet najdrobniejszą. Wyeliminuj, żeby w nieodpowiednim momencie nie urosła w ogóle, wiecie, do bardzo wysokiej ręki. I teraz wam przeczytam prorocze deklaracje sprzed 2500 lat. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną. Mnogie ludy pójdą i rzekną. Chodźcie,
wstąpmy na górę Pańską, do świątyni Boga Jakubowego. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami, bo prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie z Jeruzalem. On będzie rozjemcą między ludźmi i wyda wyroki na licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. To jest Izajasz 2:1-4. Kiedy czytamy tego rodzaju rzeczy, musimy umieć to przekładać na naszą rzeczywistość, ponieważ to jest dla nas pewna forma iluzji. Przyjdą do nas narody, pokłonią się i podniosą nas, nie wiem, z pagórków na wyżyny. Jak? Przełóż tą proroczą deklarację sprzed 2500 lat na twoją proroczą deklarację. Dziś postanawiam stać się silną jednostką bojową. Nie będę tkwić w fałszywych schronach i chować się po kryjówkach. Wystrzelę jak rakieta, niczym pocisk z armaty. Niech przyjdą do mnie nie narody, zamięto. Niech przyjdą do mnie sąsiedzi. Niech przyjdzie do mnie mój kierownik. Niech przyjdzie do mnie lider w pracy. Niech przyjdzie do mnie trener personalny. Zamieniajcie to, ponieważ to się wszystko inne staje iluzją pewną. Musimy nauczyć to się przekładać na nasz język. Niech przyjdą do mnie sąsiedzi, znajomi i wszyscy spragnieni. I teraz decyzja. Będę dla nich drogowskazem i pomocą w odnalezieniu czego? Dróg pańskich. Decyduję się być wzorem i strażnikiem prawd Bożych. Postanawiam sądzić sprawiedliwie i wydawać wyroki na dzieła diabła. Postanawiam przekuć wiedzę na praktykę. Amen. Tym samym odciąć się od wszelkiej iluzji. Amen. Postanawiam żyć w posłuszeństwie i poddaniu, wydając owoce godne upamiętania. I tak możemy kreować nasze prorocze deklaracje. Tu nie ma końca, nie ma końca, nie ma końca. Kreuj swoje prorocze deklaracje i niech one dla ciebie staną się ważne. Niech to nie będzie tylko wypowiedziane w ogóle słowo. Czytasz proroka Izajasza? Niech przyjdą narody, niech przyjdą do mnie wpierw sąsiedzi. Sąsiadka się musi dowiedzieć. Szef w pracy musi się dowiedzieć. No bo, rozumiecie? No bo jak inaczej? Ja tak te rzeczy widzę. I ja tak chodzę z Bogiem. Ja tak te rzeczy widzę i ja tak chodzę z Bogiem. Jaki naród przyjdzie, jak w bloku nie wie nikt, że jesteś wierzący? Musiałby się wydarzyć cud. Rozumiesz? Przez przypadek coś. Często też tak bywa. Nagle przez przypadek wpadł do beczki z olejem. I żeby tak funkcjonować, przyjaciele, trzeba być świadomym, że trzeba zmienić sposób myślenia. Coś ci powiem. Już zaraz po tym poselstwie, wychodząc stamtąd, diabeł będzie próbował przynieść ci zastępcze tematy. I nie, to nie jest ważne. To nie jest teraz ważne. Teraz zbuduj właściwą relację z mamą, bo jak nie zbudujesz, to masz pozamiatane w ogóle już na zawsze, będziesz miał zamknięte drogę do matki. Nie, to jest, wiesz, ona jest w ogóle cwaniara, nie musi, ona tyle lat chodzi z Bogiem, łatwo jej to powiedzieć. Won w imieniu Jezusa. Postanawiam właśnie zrobić tak, jak ona powiedziała. Jak przyjmiesz proroka jako proroka, dostaniesz zapłatę proroka. Postanawiam właśnie tak zrobić. Wezmę autorytet nad każdą kłamliwą myślą, która się za chwilę pojawi tam. Być może zaraz przy tym parku, kiedy będziesz jadł obiad, podejdzie ktoś do ciebie i powie, wiesz, mnie Duch Święty prowadzi inaczej. Nie. Ja zanim ruszę, to muszę w ogóle zbudować zespół finansujący. Wiesz, nie wystrzel tak, bo to wiesz, widziałem wielu, którzy przedwcześnie w ogóle wyskoczyli i diabeł w ogóle ich tam, wiesz, rozwalił nogi i podciął w ogóle. Uspokój się. Żeby siostra czy brat miały się na ciebie obrazić, to powiedz, uspokój się. Uspokój się. Nie zasiewaj we mnie niewiary. Nie zasiewaj we mnie niewiary. Właśnie w taki sposób zamierzam postanowić. Właśnie będę światłem. Spożyłem dzisiaj taką ilość pokarmu i zamierzam w ogóle ją przetrenować.
Stworzyłem taki posiłek. Zjadłem dzisiaj dobrego steka. Tak? I teraz pobiegam za 45 minut. Dlatego tak bardzo ważne jest, jak myślimy. Ewangelia Łukasza 24:38. Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszym sercu? Nie bądź zmieszany i nie pozwól, aby jakiekolwiek wątpliwości budziły się w twoim sercu. Jejku, ruszę to w ogóle? Nie ogarnę w ogóle tematu. Nie ogarnę tematu, ogarniesz temat. Nie bój się, zrób krok do przodu. Zrób krok do przodu. Posłuchajcie, wszyscy w służbie. Wszyscy w służbie. Zrób krok do przodu. Ponieważ jak nie zrobisz, to będziesz miał kłamliwe wyobrażenie. A jak zrobisz, to będziesz wiedział. Zrób krok do przodu. Ewangelia Łukasza. Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszym sercu? Podejście szatana polega na tym, aby wrzucić tobie do głowy fałszywą myśl. Fałszywą myśl. Kłamliwa myśl może się stać w twoim umyśle twierdzą warowną. Twierdzą warowną, a potem jest już tego trudniej, ponieważ potem całą twierdzę trzeba podważyć, tak? Ale łatwiej jest wziąć odpowiedzialność i autorytet nad pierwszą myślą, która się pojawia na przy twojej głowie. To ty decydujesz, co zamierzasz rozważyć. Co zamierzasz rozważyć. Jeśli wychodząc stąd będziesz odczuwał, że próbuje przyjść do ciebie zamieszanie, pomieszanie, to natychmiast się pomódl. Natychmiast się pomódl. Może będziesz czuł opór. Rozumiesz, że modlisz się w sposób nieskładny. To jest demoniczne. Właśnie wystąp teraz przeciwko diabłu, ponieważ próbuje cię okraść z tego słowa, które było głoszone. Bo nie chce, żebyś się stał światłem. Ponieważ nie chce, abyś był skuteczny. Ponieważ nie chce, aby ta forma życia, która jest w tobie, manifestowała się i uwalniała innych ludzi. Chce cię utrzymać w takim miejscu chrześcijańskiego ekskluzywizmu. Przychodzę w niedzielę do kościoła, potem zjem sobie obiad w kawiarence, potem sobie porozmawiam z braćmi i z siostrami, wymienimy się swoimi spostrzeżeniami w pogorszonym słowie, może wskoczę na jakąś grupę. Ja nie mogę mówić inaczej, rozumiecie? Biada mi, kiedy będę mówiła inaczej. Taki jest diabeł. Obmierzły i głupi. A wczoraj ten chłopak z Podkarpacia, który nam opowiadał, że on jest pusty w środku. Spadł z nieba, pusty w ogóle, spadł pod jego stopy i w ogóle zobaczył, że on w ogóle może po nim deptać. Rozumiecie? Bo on jest przereklamowany. Przereklamowany. Nie miej też względu na osobę, nie bój się. A bo powiem tej siostrze, to ona nie będzie chciała tam się ze mną przyjaźnić. Daj spokój tam. Się inna z tobą zaprzyjaźni. A powiem jemu, no to nie, no powiem jemu, w ogóle pójdzie do Artura na skargę. I powie, że jestem nieprzyjemny, brat z kościoła mocy w ogóle. Artur mi jeszcze powie, słuchaj, może jakąś terapię potrzebujesz? Nie bójcie się takich rzeczy. Bądź sobą, bądź sobą. Nie miej względu na osobę. Nie wstydź się, żyj swoim życiem. Bądź w ogóle bohaterem własnej historii. Bądź światłem, tak? Poddaj się apostolskiemu w ogóle nauczaniu, tak? Ale przeżyj swoje życie. Przeżyj swoje życie. I diabeł przychodzi i mówi tak, bój się i porównuj się. No jest takie proste. Nie no, wiesz, lęk to jest, w ogóle tu w tym kościele mówi się, że w ogóle lęk to jest takie, to nie jest takie proste w ogóle, aby wziąć w ogóle, że tak powiem, autorytet nad lękiem. Ważne, abyś rozpoczął. Ważne, abyś rozpoczął. Rozpocznij. Dziś. Dziś właśnie rozpocznę. Nie będę się bać. Biorę autorytet nad lękiem i biorę autorytet nad wszelką formą porównywania się z drugim człowiekiem. Kiedyś w ogóle byłam w takim kościele, że wszyscy w ogóle mieli taką samą Biblię. Taką samą. To jest w ogóle, to jest szok. Czerwona okładka to czerwona okładka. Nie ma, że tam zielona. Już nie daj Boże czarna, czarna to jakaś diabelska, taka depresyjna. Wszystko musi iść w ogóle z postępem, z duchem tego czasu. Kolorowe wszystko musi być. A więc kłamliwa myśl, która jest zadomowiona w ogóle w twoim umyśle,
może cię trzymać w stanie niemocy, beznadziei i poczuciu bez sensu. A więc zobacz, jak bardzo ważne jest, abyś stał na straży swojego umysłu. Abyś stał na straży swojego umysłu. I wiecie, coś wam w ogóle powiem. Tu naprawdę chodzi o prostotę w myśleniu. Nie komplikujmy prostych prawd, bo one są naprawdę bardzo proste, ponieważ ja widzę na swojej drodze ludzi, którzy jak chcą zmiany, to są w stanie zapłacić każdą cenę. To są w stanie zapłacić każdą cenę. Zapłacą każdą cenę. Za ostatnią w ogóle złotówkę przejadą w ogóle setki kilometrów, żeby się w ogóle spotkać z człowiekiem, który głosi Słowo Boże i żeby dotknąć w ogóle wolności. Rozumiecie? Dlatego wiedza niepraktykowana jest dla nas obciążeniem, tłuszczem, który później nam co przeszkadza. Właśnie potem trzeba sobie zrobić suplementację, zapierniczać na siłowni, żeby znowu nabrać odpowiedniego w ogóle kształtu. Tak? I tak samo jest w ogóle w duchu. Odpowiedniego kształtu trzeba nabrać. Musimy nabierać coraz bardziej odpowiedniego kształtu. A to jest też spowodowane z tym, że musisz przykładać w ogóle do siebie odpowiednią miarę. A więc myśl właściwie. Bierz w niewolę posłuszeństwa Chrystusowi każdą myśl, która podnosi się przeciwko poznaniu prawdy. Prawda cię wyzwoli i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jak długo diabeł jest w stanie trzymać ciebie w miejscu niewoli? Tak długo, jak mu na to pozwolisz. Tak długo będzie mocny w twoim życiu, jak mu się nie przeciwstawisz. Będzie to robił tak długo, jak ty długo będziesz milczał. Będzie to robił tak długo, jak długo twoje usta będą zamknięte. Jak długo się będę bał, tak długo, jak twoje usta będą zamknięte. Jak długo się będę porównywał z innym człowiekiem, tak długo, jak się na to, jak dopóki się temu nie przeciwstawisz. Tak długo, tak zawsze, tak będzie, że nigdy nie będzie tego właściwego w ogóle czasu, aby stać się po prostu światłem. Kiedy zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, to wtedy przychodzi moc, abyś zburzył wszelką formę porównywania się i przeciwstawił się lękowi i wszystkim stojącym kłamliwym myślom i wyobrażeniom, które się pojawiają w twojej głowie. Kiedy pierwszy raz jechaliśmy tutaj z psem, to się nam zżygała w samochodzie. Pierwsze co, będzie żygać tam w samochodzie. Nieźle. Pół biedy jeszcze w środę, w dresach jadę, się zżyga pół biedy, ale w niedzielę się tam zżyga. No nie przyjmujemy tej koncepcji, że ona będzie żygała w samochodzie. Natychmiast tej formie się co? Przeciwstawiamy. Nie będzie Sunia żygała w samochodzie. Będzie przyjeżdżała normalnie do kościoła i nie będzie szczekała podczas uwielbienia. Szczekała dzisiaj? Nie szczekała. Masz moc do tego, aby przeciwstawić się każdym myślom, które się podnoszą przeciwko tobie, aby spowodować niepokój, strach, udręczenie, niepowodzenie, niepewność i brak chęci do działania. Tylko pytanie, czy my chcemy? Pytanie, czy chcę? I kiedy takie rzeczy pojawiają się w twoim umyśle, powinny zostać przez ciebie odepchnięte, podważone i zburzone. I to jest, przyjaciele, nasza potęga w Chrystusie Jezusie. Masz moc, siła i moc jest w tobie, abyś żył w niekorzystnych warunkach. Diabeł, wczoraj Artur to mówił w Rzeszowie, będzie opresjonował, ponieważ taka jego praca. On będzie opresjonował. Ale my mamy dane przez Boga odpowiednie narzędzia, tak, aby jego trzasnąć, wziąć autorytet, tak, i podważyć wszystko to, co próbuje wrzucić do mojego życia, aby mnie w ogóle ściągnąć z takiej prostej w ogóle drogi chodzenia z Bogiem. A to jest naprawdę proste. Nie komplikujmy życia chrześcijańskiego. Ponieważ jeśli my komplikujemy życie chrześcijańskie, to jaka w ogóle jest teraz rewelacja z tym oddaniem życia Jezusowi? Skoro Kościół jest pełen niemocy, Kościół jest pełen frustracji, Kościół jest pełen niepewności, tak? Kościół się chowa po dziurach, Kościół nie zajmuje odpowiedniego stanowiska, prorocy milczą, prorocy nie są publiczni, ale chowają się po dziurach, to po co oddawać życie Jezusowi? To w świecie jest lepiej. Przynajmniej można pogrzeszyć i się pocieszyć.
poczpać i mieć z tego satysfakcję. Rozumiecie? Kościół to nie jest miejsce upadłych ludzi. To miejsce zwycięzców. Miejsce zwycięstw. Nie możemy. Przychodzimy na uwielbienie. Jezu, jestem szargany dzisiaj. Mam takie szargane nerwy. Jezu. Ciekawe, czy dzisiaj Artur podczas uwielbienia w ogóle podejdzie do mnie, czy nie. Ostatnio przychodził koło mnie. Ja już ledwo stoję. A on w ogóle mnie ominął. Nie podszedł do mnie. A ja już w ogóle siódme poty w ogóle tutaj. I znowu wyjdę w ogóle taki niemocny, z tą diabelską perspektywą w ogóle. Jezus, ledwo oddycham w ogóle. Boże, duszę się. Jezu, duszę się. Siostro, basen. Rozumiecie? Taki nie jest Kościół. Taki nie jest Kościół. Mamy żyć z Bogiem, zwyciężać, być prostymi w swoich przekazach. Jak nie wiem, to idę w ogóle i pytam. A jak wiem, to idę i się wypowiadam. W taki sposób żyjcie z Bogiem. W przyszłym tygodniu chcę usłyszeć wasze świadectwo. Kto nie ma Facebooka, chce, żeby założył Facebooka. Natychmiast cię przyjmę do grona swoich znajomych. Będę lajkować swoje posty. Jesteśmy światłem. I ty, i ja jesteś światłem. Amen. Amen.